Hej, 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 siemanko wszystkim! Cześć! Witajcie w nowym odcinku na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj mamy zabawkę z serii Monster Jam. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj, słuchajcie, taką oto ciężarówkę. Zobaczcie, z której możemy później porozkładać jak gdyby całą tą pakę i powstaje nam tutaj taka wielka rampa wraz z chyba jakimiś takimi, zobaczcie, przeszkodami. Tak jest. Ja nie wiem, czy widzieliście może kiedyś takie zawody Monster Jam. Myśmy z Adamem sporo oglądali tego na YouTubie. To są, słuchajcie, właśnie takie pojazdy jak tutaj. One mają nazwę dokładnie Monster Jam Trucks. To jest, w tym zestawie dostajemy El Toro Loco. To jest taka ikona, można powiedzieć. Tak. On mi zapadł w pamięć i jeszcze jakiś taki... Grave Digger, tak jest. Tutaj możecie zobaczyć, może fragment, gdzieś tam go znajdziemy w internecie. I tak, co my tutaj mamy? Czyli tak, dostajemy jednego Monster Jam Trucka właśnie, El Toro Loco, pełen szczegółów. Słuchajcie, tutaj to jest ciekawe, właśnie te rogi, tutaj te ząbki, tutaj pod palcem czuć każdy ząbek osobno. Mega, mega szczegółowe. Z tyłu dokładnie tutaj też, aha. Czy tutaj te autka są, tak samo ciężarówka, w skali, wykonane są w skali 1 do 64. To jest taka bardzo popularna właśnie skala. Tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda w momencie, kiedy mamy więcej tych pojazdów. Zdaje się, że tak, na dach możemy wsadzić aż 4, ale jeszcze w samej ciężarówce znajdzie się miejsce na jeszcze jeden pojazd. Tak jest, czyli razem 5 właśnie Monster Jam Trucków można tam wsadzić. Czy tutaj, Adaś, coś powinniśmy jeszcze zerknąć może z drugiej strony? Co my tutaj mamy? O, tutaj jeszcze jest ten. Zapomnieliśmy o kręciołku. Tak, tak, tak. To wszystkie te atrakcje, tak dokładnie, będziemy musieli zobaczyć. To zdaje się nazywa tak śmiesznie Donut Spinner. Chyba tak, 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 tak. I tutaj mamy po kolei kroki, czyli ustawiamy, spuszczamy i one tutaj powinny nam się... Beczki. Właśnie, to beczki są chyba takim kluczowym tutaj, zobaczcie, miejscem. Ta rampa jest na 2 pojazdy, z tym, że tutaj zdaje się dostajemy tylko El Toro Loco. Chyba, że coś tam jeszcze w środku będzie, ale chyba tam nie widać, chyba nie. Chyba tutaj mamy tylko to. Czy coś jeszcze, Adaś? Chyba nie. Zobaczymy, gdy spróbujemy. Dokładnie, dobra, to czekaj. To powinniśmy jakoś tutaj porozpinać, albo od spodu, zaraz gdzieś tu znajdziemy. Żebym czegoś tam nie przeciął dalej. O, siła! Jest! Tak, 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 tak. Natomiast resztę chyba musimy otworzyć tutaj z boku. Nie, możemy z przodu. Mocno, dawaj. Jeszcze trochę. Można? Chyba tak się tego nie powinno otwierać. Jest! Jest! Czy tutaj pod spodem coś znajdziemy? Są blokady, Adaś. Tu jest jakaś karta, North America, to nam się raczej nie przyda. Ok, mamy prostą instrukcję. Tak myślę, że prostą przynajmniej. Pyk, pyk, pyk. Ok. Tak, 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 to w ogóle jest ekstra. Zobaczcie, wszystko się zmieściło tutaj do środka. Jakbyśmy wsadzili El Toro Loco tu, to też możemy to zamknąć. I po prostu mamy ciężarówkę, nie ma śladu w ogóle, że to są jakieś tory. Ty, jaka naklejka tutaj jest fajna. O, Megalodon jaki. Jacie. Prehistoryczny taki gigantyczny rekin. Spoko, dobra, to czekaj, jak my to weźmiemy, tutaj jeszcze widzę jak fragment właśnie takiej areny. A mogę tu Jacie. Ludzi. W ogóle te dingsy to trzeba odkręcać na odwrót, jak te strzałki pokazują. Chwilę walczyliśmy, się okazało, że to w złą stronę. Okej, dobra, mamy to, czyli tak, tutaj mamy jedną rampę, drugą rampę tutaj, tu będzie jakaś przeszkoda, Monster Jam. Kontener. A tak, to jeden z tych kontenerów, przez które one przejeżdżają. Zawiśnie, dobra, natomiast tutaj zobaczmy, jak to tutaj wygląda, tu pewnie miejsce na tego spinera, zaraz musimy, czy tak, tutaj, czekaj, chyba tutaj, żebyśmy czegoś nie urwali, to jest pewnie do jakiegoś triku. Rampa chyba też, jakaś taka mniejsza. Tutaj mamy tak. Czy tutaj coś możemy odczepić? A tu? Teraz tutaj rampa powinna być. Zaraz zobaczymy. Czekaj, tu mam jeszcze inne gadżety. Jeszcze jedna rampa. I Donut Spinner. To już jest przypięte, więc tylko... Mega prosto to się robi. Dobra, to już mamy, więc powinniśmy chyba jeszcze tutaj resztę. O, tam to jest ekstra. To jest jeden z moich ulubionych trików w Monster Jamach. Tak, że on po prostu tutaj, zaraz zobaczycie, auto się nam rozpędza i powinien się obrócić. Dokładnie, coś takiego. To jest... Dawaj, spróbuj zamocować nam tutaj spinnera. Ups. O, to jakiś mega spinner. Ej, zapomnieliśmy o beczkach. Pamiętam, że tu były w środku. Zaraz. O, mam coś. A, całą górę się ściąga. Okej, i tu co mamy? 6 beczek. Dokładnie. Jest. I teraz tak. Beczki powinny być tutaj na zakończeniu rampy, ale rampy jeszcze nie zrobiliśmy do końca, więc tak. Tutaj na górę El Toro Loco już może stać. I teraz musisz tak... O, właśnie. Dobra. Pyk. O, i ten gładziutko. Okej. Dobra, czyli tak. To mamy... Dobra. Tutaj niech będzie. Natomiast tu musimy... Zobaczcie, jak tu fajnie wisi. To zrobimy dużą wieżę. O. Raz tutaj. Jest, okej, mamy tu i El Toro Loco. Jego przyjaciel powietrza startują do wyścigu. Dajesz. Ty. Wow. O. Jest. Tego i tako. I się trzymają. Dobra, to teraz strzelaj ostrożnie. I zaraz zobaczymy. 3, 2, 1. Uwaga, jazda! Dobra, zobaczmy, jak El Toro Loco jedzie tyłem. Z jedną beczką. Uwaga! Pyk. Wow. Jeszcze mam jeden pomysł. Dawajcie, zróbmy wyścigi z beczką. Okej. To czekaj, z jedną beczką? To uwaga. 3, 2, 1, go! Wow. Czyli to mamy, okej, wszystkie beczki, to pokazaliśmy. Natomiast tutaj ja koniecznie chcę zobaczyć mój ulubiony trik z Monster Jamów. To jest to. Trik generalnie ma wyglądać tako. I on po prostu się obraca tu w powietrzu i ląduje. Tak o, to może ja spróbuję, uwaga. 3, 2, 1, go! No, coś takiego. O, tak jest. No, coś takiego. No prawie. O, yeah. Trochę nierówno jest. Troszeczkę nierówno, spróbuj jeszcze. Jak chcesz idealnie równo. O, zjechał. O, yeah. Dobra. To mamy to? Tu. Zobaczmy te rampy. To w ogóle powinniśmy, Adaś, może stamtąd go rozpędzić, żeby najechał tu i może wskoczył tutaj, bo tu zawsze jest na tych zawodach tutaj takie błoto przeważnie, co nie? Oni to na ziemi jeżdżą. Wow. Adamus! Dajesz! Trzecia próba, super! Na pakę i jest. Do przodu, do tyłu. Wchodzi tutaj? Nie powinien. Tak, idealnie. Idealnie. O, teraz. To czekaj, ja go rozpędzę. Uwaga. Oj, tak chyba nie. 3, 2, lecimy! słuchajcie, nie wiem jak myśmy to z Adamem ogarnęli, ale tutaj przecież na tej kabinie mamy takie specjalne bolce. Tu też. Tak, i możemy to tutaj elegancko zahaczyć i teraz będzie jak gdyby... stabilnie. Mega stabilnie, to tak naprawdę powinno być w ten sposób. Jak myśmy to zrobili, to ja nie wiem. Dobra, to sobie ustawmy w takim razie tutaj. Takiego możemy dać. I dawaj, gdzie jest nasz pojazd? Czekaj, czekaj, czekaj. Powinien przyjechać. No, 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 dajesz. Wow. Ho, ho. Mega wieża i dawaj teraz. 2, 1. Wow. Go. Tutaj, słuchajcie, zapomnieliśmy jeszcze wcześniej z Adamem wspomnieć, że cała ta karoseria El Toro Loco jest wykonana z metalu. Możecie zobaczyć, jak to się tutaj fajnie błyszczy. Natomiast takie dodatki jak rogi, czy tam te wnętrze tutaj całego tego pojazdu jest albo z gumy, jak w przypadku rogów, albo właśnie z plastiku. Very, very nice. Okej, dobra. To w takim razie wszystko mamy tutaj. Teraz powinniśmy, Adam, jakoś to poskładać. Zobaczmy, jak my to możemy poskładać. To beczki na pewno tu. Beczki wejdą tu. Czy coś jeszcze z tych gadżetów tu wejdzie? W sumie spinner? No nie bardzo. Nie, spinner. To. Spinner to gdzie indziej. To możemy tutaj zatrzasnąć. Pyk. Jest. Okay. Teraz, Adam, na pewno te żółte powinniśmy... O, jak łatwo. To... To też poszło. Czy ta rampa? Coś powinniśmy z tą rampą zrobić? Nie, spinnera chyba wyjąć. Tak mi się zdaje. To też chyba było wyjęte. Tu spinner. Dobrze kojarzę? Okej, jest miejsce na spinnera. Na pewno ta rampa też tam była. Chyba widzę miejsce zresztą. A, to tak o, dobra. A to? O, właśnie. Jeszcze tu było. Dobra. To jakoś wchodzi po prostu jedno w drugie, tak żeby to się nam tutaj zmieściło. W tym miejscu zamykamy. O, teraz jest moje. Jeszcze to musimy wsadzić, czekaj. Zaraz, jak to tutaj jest? Schodzi? Ty... O, tak jest, weszło wszędzie. Gotowi do odjazdu. I okej, słuchajcie, myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie jak zawsze o zostawieniu łapki w górę, jeśli wam się podobało, łapki w dół, jeśli nie. I co? Dziękujemy wam za oglądanie i do zobaczenia w przyszłych naszych filmikach. Narka!